Doktor Bartosz Maziarz, Uniwersytet Opolski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, dziś wieczorem czasu polskiego oczywiście rozpocznie się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. No, taką okazją jest 75-lecie istnienia NATO w ogóle, więc może zacznijmy od takiego krótkiego podsumowania. Te 75 lat istnienia NATO rzeczywiście przyczyniło się do tego, że jest bezpieczniej na świecie? Moim zdaniem absolutnie tak. Gdyby nie NATO, oczywiście możemy tutaj gdybać, tak, ale prawdopodobnie gdyby nie istnienie NATO i później takie szerokie rozszerzenie NATO o kraje byłego Układu Warszawskiego, no to sytuacja bezpieczeństwa w Europie i na świecie wygląda prawdopodobnie zupełnie inaczej. A rozszerzenie NATO to jest pomysł na i gwarancja tego, że dalej będzie bezpieczniej? Dotychczas tak było. I w chwili obecnej NATO dalej będzie prowadziło tego typu politykę. Oczywiście no tutaj rozważamy akcesję Ukrainy, aczkolwiek nie będzie to proces szybki. No właśnie, dominuje taka opinia, że decyzja co do tego, że Ukraina kiedyś zostanie przyjęta do NATO, już zapadła. Wszyscy się z tym pogodzili, ale właśnie jest kwestia tego kiedyś. To jest dosyć frustrujące chyba dla prezydenta Zełenskiego. Na pewno, no ale musimy mieć świadomość tego, jakie warunki trzeba spełnić, aby do tego NATO w normalnym trybie być przyłączonym, czyli przede wszystkim muszą być szczelne i jasne granice. Dopóki będzie trwała wojna w Ukrainie, no to te granice Ukrainy nie będą jasno wytyczone i one nie są bezpieczne, więc to jest główny argument, który powoduje, że Ukraina do NATO wstąpić nie może. Polski prezydent, jadąc na ten szczyt, dosyć mocno forsował taki pomysł, żeby kraje należące do Sojuszu Północnoatlantyckiego zwiększyły swoje wydatki do 3% PKB. Biały Dom jest sceptyczny, co dzisiaj się ujawniło w wypowiedzi rzecznika Białego Domu. Natomiast no, jesienią wybory w Stanach Zjednoczonych, więc tam się lokator może zmienić, może się też punkt widzenia zmienić. Ale czy jest sens wyznaczać takie pułapy, których nikt nie przestrzega? Na chwilę obecną moim zdaniem nie. Tym bardziej właśnie, że nie wszyscy członkowie NATO wywiązują się z tego progu 2%, który obowiązuje, czyli przeznaczenie 2% PKB na zbrojenia i obronność, więc takie sztuczne podwyższanie go do 3, 5, 10, tu już właściwie górnej granicy nie ma sensu. No, raczej NATO powinno się skupić na tym, aby większość członków, czy wszyscy członkowie zaczęli wywiązywać się z tego zobowiązania przekazywania tych 2% produktu krajowego brutto. I ten szczyt w Waszyngtonie właśnie upłynie pod takim znakiem zmiany, czyli państwa natowskie będą starały się przygotować na być może zmianę pierwszego lokatora Białego Domu, czyli zmianę prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, strach przed Donaldem Trumpem jest niestety dosyć powszechny. I ten szczyt, czy w jednym z zapowiedzi tego szczytu jest właśnie zapewnienie dodatkowego funduszu na zbrojenia zarówno wewnątrz NATO, jak i funduszu, który ma być przeznaczony na uzbrojenie dla Ukrainy, zanim ewentualnie Donald Trump zostanie ponownie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale to jest obawa, że co, że Stany Zjednoczone się wycofają z Europy, przestaną finansować swoje wydatki zbrojeniowe? No Donald Trump dosyć jasno wyraża swoje poglądy na temat funkcjonowania Paktu Północnoatlantyckiego i biorąc pod uwagę jego doświadczenia biznesowe, którymi chyba on się głównie kieruje w swojej polityce, czyli kto płaci, ten może liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych. A ryzyko tego, że Donald Trump spełni swoje obietnice jest dosyć wysokie, więc tutaj niestety ta polityka transatlantycka po dojściu Donalda Trumpa do władzy no może ulec znaczącej zmianie. W związku z tym ten dzisiejszy szczyt, który będzie trwał przez następne dwa dni, ma niejako przygotować NATO jako strukturę po to, aby nawet w sytuacji, gdy Donald Trump zostanie prezydentem, aby ta jedność NATO nie została rozbita. Ciekawa sytuacja chyba zaczyna się, jeżeli chodzi o Francję, prawda, i NATO. No bo Francja długo trwało, zanim się zdecydowała wzmocnić Sojusz Północnoatlantycki, a przecież teraz wygrali przedstawiciele lewicy. Pan Mélenchon mówi, że no, wyjdźmy z tego NATO, bo jest do niczego i niepotrzebne. Francuzi zawsze mieli problem z NATO. Początkowo byli zarówno w strukturach politycznych i wojskowych, później za rządów de Gaulle wyszli ze struktur wojskowych, zostając tylko w strukturach politycznych. Kilka lat temu ponownie wrócili do tych struktur wojskowych. Wydaje mi się, że dzisiaj sytuacja polityczna wewnętrzna Francji jest na tyle skomplikowana, że Francuzi najpierw
muszą uporządkować swoje podwórko, a później ewentualnie będą się zastanawiać, co robić ze swoim członkostwem w NATO. Ale pamiętajmy o tym, że no, oni zawsze mieli swoje ambicje militarne również, więc zapowiedzi przyszłego premiera no, mogą być znaczące. Ale to jest o tyle ciekawe, że przecież Francja ma własny potencjał jądrowy, ma własną silną armię zdolną do projekcji siły w najdalszych zakątkach świata. To właściwie po co jej NATO? No przecież nie graniczy z Rosją. Nie graniczy z Rosją. No, gdyby wygrała Le Pen, to ich związki z Rosją być może byłyby jeszcze ściślejsze, ale NATO jest silnym sojuszem, czyli faktycznie siła NATO tkwi w sojuszu tych kilkudziesięciu państw, które wchodzą w jego skład. Dzisiejsza architektura bezpieczeństwa de facto nie pozwala na sytuację taką, żebyśmy funkcjonowali bez sojuszy. Najlepszym przykładem tego jest Rosja, która rozpoczęła wojnę i cały czas tych różnego rodzaju sojuszy bilateralnych oczywiście, czy to z Chinami, czy z Indiami, czy z Węgrami niestety, cały czas tego poszukuje, bo tak skonstruowany jest świat. Tak samo jak z Unią Europejską. My jesteśmy silni jako Polska, będąc właśnie w NATO i w Unii Europejskiej. A propos sojuszy, podpisaliśmy właśnie umowę z Ukrainą o współpracy zbrojeniowej. Między innymi ma powstać w Polsce brygada złożona z ochotników. Co pan sądzi o tym pomyśle? To ci Ukraińcy, którzy nie chcą wrócić na Ukrainę, by walczyć, wstąpią tutaj w Polsce do tej brygady? Prawdopodobnie tak. No, raczej nie będzie sytuacji takiej, że obywatele Ukrainy będą wyłapywani na ulicach i niejako siłą wciągani do tego Legionu Ochotniczego. Tutaj wobec tej umowy, która została wczoraj podpisana pomiędzy premierem a prezydentem Zełańskim, już narosło troszeczkę nieprawd, mianowicie takich, że do mediów przebiła się informacja, że to nagle w Polsce będą szkoleni żołnierze ukraińscy. Ale żołnierze ukraińscy są szkoleni w Polsce od kilku lat. Oczywiście po rozpoczęciu tej drugiej fazy konfliktu w Ukrainie liczba żołnierzy ukraińskich szkolonych przez polską armię wzrosła i nie jest to nic nowego dla nas, więc my tych żołnierzy szkoliliśmy, szkolimy i szkolić będziemy. Opole Aut, świt jutra. Tak. Gra. Powstała na Uniwersytecie Opolskim. Stworzona przez pana i studentów. Czego ma uczyć? Gra jest efektem zaliczenia przedmiotu o współczesnych zagrożeniach bezpieczeństwa międzynarodowego i uznaliśmy z grupą studentów, że fajnie byłoby zrobić coś niekonwencjonalnego. Udało się zrobić fantastyczną grę planszową, której celem jest przeżycie w realiach konfliktu zbrojnego. Podczas zajęć budowaliśmy sobie ze studentami plecak ucieczkowy, sami go konstruowaliśmy, patrzyliśmy na różnego rodzaju rozwiązania międzynarodowe dotyczące obrony cywilnej. Tutaj głównie wzorowaliśmy się na wzorze szwedzkim i szwedzkich właśnie pomysłach, jak to jest organizowane. I wykorzystując tą wiedzę, razem ze studentami zrobiliśmy grę planszową, której celem jest ucieczka przed zbliżającym się frontem z plecakiem ucieczkowym na plecach, no i oczywiście odpowiednie wykorzystywanie tych zasobów, które mamy. Po drodze napotykamy różnego rodzaju przeszkody, ludzi, z którymi trzeba w odpowiedni sposób jakby postępować, aby do tych trzech uciec, skąd będzie czekała nas ewakuacja. A będzie pan w przyszłości wykorzystywał tę grę na zajęciach? Taki jest też cel. W czwartek prawdopodobnie już odbierzemy tę grę z drukarni, więc mam nadzieję, że tutaj jeszcze spotkamy się na państwa antenie razem ze studentami, abyśmy mogli szerzej o tym opowiedzieć, ponieważ no nieskromnie powiem, jest to naprawdę rzecz wyjątkowa w skali no na pewno regionu, a być może nawet i kraju. No, mówi pan, że to na zaliczenie, czyli były oceny. Tak, były oceny, no oceny no, musiały być bardzo dobre. Innych ocen tutaj nie przewidziałem. Tym bardziej, że efekt przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Wspólnie konsultowaliśmy tą grę, wspólnie budowaliśmy fabułę. Studenci zrobili świetną mechanikę tej gry, że ta gra jest faktycznie grywalna i przede wszystkim ona uwzględnia realne zagrożenia. Tak? W tej grze też widzimy pewne doświadczenia właśnie z konfliktu w Ukrainie i tego całego ruchu migracyjnego, który miał miejsce. Więc
więc starałem się zrobić coś praktycznego ze studentami i wydaje mi się, że to się udało. No bo to jest taka podstawowa wiedza, która w świecie tak niebezpiecznym jak dziś może się przydać w każdej niestety chwili. Niestety tak. No, cały ten przedmiot mówił o tym, co może się stać i jakie zagrożenia na nas czyhają. No i musimy być tego świadomi. Musimy umieć sobie radzić w sytuacjach kryzysowych i musimy być na te sytuacje przygotowani zwyczajnie. I posiadanie plecaka ucieczkowego, czy w ogóle zastanowienie się na temat, co by było, gdyby, w obecnych czasach uważam, że za jak najbardziej zasadne. Krótka lista tego, co powinniśmy mieć w takim plecaku. Radio, baterie, srebrna taśma, jakaś racja żywnościowa, ciuchy na zmianę, przynajmniej takie podstawowe, jakieś narzędzia typu multitool, nóż, oczywiście zapas wody czy manierka, co jeszcze na szybko, folia NLC. No tych rzeczy jest dosyć dużo. Tutaj też odsyłam Państwa do strony między innymi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, gdzie taki spis rzeczy niezbędnych do plecaka ewakuacyjnego jest przygotowany. Jeżeli ktoś by z Państwa chciał mieć taką gotową ściągawkę, ale polecam Państwu, aby każdy z Was taki plecak zrobił sobie wedle własnego uznania i pamiętajmy o tym, że te rzeczy, które wrzucimy do tego plecaka, powinniśmy umieć używać. To nie jest tak, że wrzucimy tam super drogi sprzęt albo jakąś gotową rację żywnościową. My najpierw musimy z tego korzystać. My najpierw musimy nauczyć się obsługiwać dany sprzęt, wiedzieć co do czego służy, aby później faktycznie efektywny sposób się móc tym posłużyć w sytuacji zagrożenia. Prostsze rozwiązania mogą okazać się skuteczniejsze. Zdecydowanie tak. Dr Bartosz Maziarz, Uniwersytet Opolski, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.